Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Świat akademicki zachowuje dystans. W czasach zarazy zachowanie odpowiedniego dystansu to większa szansa na przeżycie. Strategia obowiązkowa i rokująca nadzieje. Świat akademicki nie zawsze taką drogą podążał i podczas panowania czerwonej zarazy niemało akademików skracało wręcz dystans do nosicieli wirusa komunistycznego. Inni trzymali się z daleka, lecz z obojętnością, preferując zachowania konformistyczne, rokujące nadzieje na kariery akademickie. Kiedy nonkonformistów systemu eliminowano, zachowywali dystans, aby nie wypaść z obiegu awansowego. Siłą rzeczy tradycyjna wolność akademicka i odpowiedzialność uczonych za losy społeczeństwa zostały poważnie zredukowane. Kiedyś akademicy byli w awangardzie tych, którzy walczyli o niepodległą i służyli odrodzonej Polsce. Obecnie raczej zachowują dystans społeczny, chętnie maszerują ulicami w togach, na swoich uroczystościach, lecz nie w pochodach niepodległościowych. Utrzymują dystans wobec Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i nie wywieszają flag narodowych na gmachach uniwersytetu. Nie widzą potrzeby rozliczenia się z wyklinania swoich kolegów z podziemia niepodległościowego. W wyniku transformacji systemowej zachowano zarówno ciągłość prawną, jak i personalną, a także moralną, ze stanem zarazy czerwonej. Dlatego funkcjonowanie ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich nie może być satysfakcjonujące. Skoro, jak wielu zauważa, na uczelniach ludzie boją się mówić, a nawet myśleć, to o jakiej wolności możemy mówić i jaką odpowiedzialność mogą brać oni na siebie. Polska cierpi na słabość elit sformatowanych na uczelniach. Podnoszenie problemu plag akademickich, które obezwładniają uczelnie, spotyka się z przemilczeniem świata akademickiego, z małymi wyjątkami. Akademicy zachowują nienależyty dystans wobec chorób akademickich. Stąd nadzieje, że te zostaną opanowane, są raczej płonne. 26 lutego bieżącego roku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRASP, zorganizowała seminarium, aby przedstawić instytucjonalny i prawny kontekst wolności oraz odpowiedzialności, a także umożliwić wymianę dobrych praktyk i doświadczeń na drodze do osiągnięcia zarówno wolności, jak i uświadomienia odpowiedzialności. W seminarium, rzecz jasna w trybie zdalnym, webinarium, brylował guru rektorów polskich profesor Jerzy Woźnicki, znany z tego, że po latach regulowania systemu akademickiego złapał się za głowę, uznał, że system jest przeregulowany i został skierowany na odcinek deregulacji. Zawsze na pozycji rozgrywającego. Na seminarium dokonał przeglądu spraw akademickich, począwszy od średniowiecza. Omówił wolności akademickie w ustawach akademickich i to od czasów II RP, taktownie marginalizując ekscesy ustawowe z epoki zniewolenia Jaruzelskiego i ich skutki dla systemu akademickiego trwające do dziś. No cóż, skoro w historiach uniwersytetu stan wojenny nawet nie jest wzmiankowany, to po co o tym mówić? Podniósł europejski kontekst zasad wolności, które winny prowadzić do swobody myślenia, zadawania pytań, dzielenia się pomysłami, ale to w polskim systemie natrafia na bariery
trudne do przezwyciężenia. Dlatego KRASP widzi konieczność uzupełniania swoich zasad etycznych i kodeksu dobrych praktyk, których co prawda od lat jest urodzaj, lecz zebrane plony, spadający poziom etyki, wzrost złych praktyk, także u twórców kodeksu, raczej nie potwierdzają skuteczności zasiewów. Profesor Woźnicki zaznaczył, że KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych. Tak tobie nie wspominając, że ta straż owych wartości nie zabezpieczyła. Profesor Łętowska poruszyła paradoksy ochrony wolności nauki, odnosząc je do działań obecnego rządu, lecz nie nawiązała do własnych poczynań obojętności jako pierwszego RPO wobec naruszania wolności akademickiej zniewalanej czystkami akademickimi epoki Jaruzelskiej. Rzecznicy akademicy jakoś nie wspomnieli, czy ich rola jest wykorzystywana w ochronie przed dyskryminacją pracowników przez rektorów, przy których są umocowani. Mój pomysł, zgłaszany w Sejmie 10 lat temu, instalacji w systemie niezależnych od rektorów rzeczników w ramach Autonomicznego Centrum Mediacji Akademickiej nie został wprowadzony w życie. Seminarium wykazało słuszność moich spostrzeżeń, że na uczelniach przedmiotem zainteresowania jest odmienna orientacja seksualna, gdy dyskryminacja osób o odmiennej orientacji moralnej i intelektualnej jest jakby niezauważana. Świat akademicki wobec takich zachowuje dystans. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 10 marca 2021 roku. Autor Józef Wieczorek.